Witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać miejsce bardzo blisko Tarnowa Podgórnego. Jest to malutka wioska, której zobaczycie na tym krótkim filmiku. Prawie już nic nie widać, ale był tu w XIX wieku cmentarz choleryczny, również ewangelicki. No jak widzicie, zachowały się tylko te dwa głazy. Tutaj cały teren jest po prostu zakrzaczony. Trochę starodrzewia przebija, które mogłoby sugerować, że był tu kiedyś cmentarz. Oczywiście nie ma o tym miejscu informacji. Źródła milczą, nic nie doczytamy. No po prostu jest ujęty w spisie zabytków, że po prostu był taki cmentarz choleryczny. Tutaj te kamienie najprawdopodobniej też kiedyś były cmentarne. Jedyne co się uchowało z czasów cmentarza, to tutaj będą resztki grobowców, które Wam pokażę. Pomników, grobowców, ciężko powiedzieć. Tu mamy jeden, jeszcze z widocznym, ciężko czytelnym napisem, ale osoba pochowana to Paul Albert Witte. Tutaj druga resztka grobu, zbierana pewnie przez mieszkańców, również resztki jakichś większych nagrobów. No i sami zobaczcie z cmentarza cholerycznego, to jest po prostu wszystko. Taki krótki filmik z krótkim rysem, XIX-wieczna po prostu siedziba zmarłych ludzi. Tyle. Pozdrawiam.